W Bonn trwa szczyt klimatyczny, a na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Piotr Krupa. Przygotowując się do przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach, Polska prezentuje w Bonn swoje dokonania związane z ochroną środowiska. Dzisiejszy dzień był pokazaniem tego, w jaki sposób Polska realizuje koncepcję tak modną w tej chwili w Europie, nazywa się obieg zamknięty, czyli circular economy. To stało się w tej chwili modne, a to Polska realizuje konsekwentnie od 1990 roku, czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy okres transformacji. Od prawie 30 lat w Polsce działa Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. Kładzie ono nacisk na zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń u źródła, podkreśla prezes stowarzyszenia dr inżynier Michał Jan Cichy. A więc nie tylko filtry, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie tylko składowanie czy robienie czegoś z powstałymi już odpadami, ale szukanie opcji na zapobieganie. A więc, aby te odpady w ogóle nie powstały, aby nie powstały ścieki, bądź powstało ich mniej, bądź były mniej toksyczne i tak dalej. Swoimi dokonaniami w tej kwestii chwalili się dziś w Bonn polscy producenci cementu. Chcieliśmy też pokazać, że nasz polski przemysł cementowy nie jest już, po pierwsze, jak to kiedyś się mówi, o trucicielem. Został skreślony z tej listy, zostało dużo zrobione, dużo pieniędzy zainwestowanych i mamy dość duże osiągnięcia, które myślę, że można się pochwalić, tutaj już mówię o całej branży cementowej, na arenie światowej. Chociażby w zużyciu paliw alternatywnych Polska jest w tej chwili liderem. Firma Cemex Polska dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań ograniczyła emisję CO2 przy produkcji klinkieru. Zeszliśmy z wartości 860 kg CO2 na tonę klinkieru, obecnie do 748 nawet. Ostatnie wczorajsze dane. Profesor Jan Szyszko spotkał się dziś z wiceszefem niemieckiego resortu środowiska. Staramy się jako organizatorzy wspierać naszych polskich przyjaciół, żeby w przyszłym roku w Polsce, w Katowicach, wyszło wszystko bardzo dobrze. Minister Szyszko od lat współpracuje z niemieckim politykiem. To jest minister, który naprawdę rozumie, na czym polega polityka klimatyczna świata. To jest minister, który reprezentuje interesy Niemiec, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale jest to zawodowiec, profesjonalista i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze z nimi się współpracowało. W szczycie klimatycznym w Niemczech uczestniczy ponad 23 tysiące osób ze 197 państw. W polskiej delegacji przewodniczy profesor Jan Szyszko, który będzie także prezydentem COP24 w Katowicach. Z Bonn dla Informacji Dnia Piotr Krupa.